To jest Myers Manx. Nowy Myers Manx z 2023 roku. I dla większości graczy nie będzie to jakiś nadzwyczajny samochód, ale jest w nim coś niezwykłego. Chodzi o to, że marka Myers Manx od 60 lat nie zrobiła żadnego nowego modelu. I po 60 latach ktoś sobie stwierdził, może by coś by tak zrobić, coś by może stworzyć, coś tam by ogarnąć. No i oto jest. Zobaczcie. Zero absolutnie czegokolwiek. I samochód byłby chyba nawet całkiem spoko, jeśli lubicie grać bez dźwięku. Natomiast jeśli lubicie grać z dźwiękiem w Forza Horizon 5, to... Tak, jest to samochód elektryczny. Po 60 latach rozwala mi to łeb, ale nie to jest najważniejsze w tym samochodzie, czy raczej może najgorsze. Najbardziej podoba mi się w tym samochodzie fakt, że jest on taki prosty. Zobacz, nie masz tu kompletnie nic, tam jest tylko prędkościomierz, nie? Elektroniczny, wyskalowany w milach na godzinę, mamy jakieś lusterka. Ale poza tym kompletnie nic. Ja nawet nie wiem, w którym miejscu się tutaj ustawia jazdę do przodu i do tyłu. Chyba tutaj na tych manetkach za kierownicą, nie? Ale tak poza tym to zobacz. Żaden element karoserii się nam tu nie podnosi. Przynajmniej w Fordzie nie można tego zrobić. Może gdzieś tutaj maskę da się unieść. Bagażnika też jako tako nie ma. Musimy sobie przez siedzenia wrzucać do tyłu na przykład jakieś zakupy albo coś. I jest to samochód stworzony dla bogatych ludzi, wbrew pozorom. I na pewno nie pojeździsz nim w Europie, dlatego że, zobaczcie, sama jego konstrukcja temu zaprzecza, bo w Europie nie można mieć samochodu, jeździć samochodem po drogach, którego koła wystają poza obrys karoserii. Więc tutaj na starcie ten samochód się już nie nadaje. A to jest jakby jeden z głównych atutów tego pojazdu. I mi się on bardzo podoba, bo lubię takie małe, szalone samochody. Nie podoba mi się natomiast cena. I pewnie tak myślicie, no zero wyposażenia, bagażnika, czegokolwiek. To jest taki samochód, wiesz, na plażę sobie podjechać, włączyć go do ładowania i tyle, i pójść się wykąpać. Ale cena was rozwali. Cena... To nie jest jakieś tam 20 tysięcy złotych, 30, 50 tysięcy złotych. To nie jest nawet 100 tysięcy złotych. Ten samochód, żeby sobie go zamówić, trzeba wpłacić najpierw $500, żeby w ogóle móc sobie go zamówić, a potem trzeba zapłacić $74 000 za niego. Rozumiesz? Samochód, który prawdopodobnie nie ma żadnej klimatyzacji, nic poza jazdą do przodu i do tyłu nie ma, musisz zapłacić za niego $74 000. I to trochę dlatego, że samochód nie jest produkowany masowo, jest on produkowany w jakiejś tam małej skali. Może będzie jakiś niespotykany, unikalny, ale jest dobra wiadomość. Jeśli chcesz mieć taniej Myers Manx, to możesz wysłać swojego na odnowienie Myersa i oni ci zrobią z niego elektryka. Przerobią ci po prostu twoje auto na elektryka. Twojego Myersa, oczywiście, nie tam Passata czy jakiegoś Audi czy coś. Musisz im wysłać ich Myersa. No i nawet jak ci przerobią i wyślą z powrotem do Europy, za co pewnie będziesz musiał zapłacić ogromne pieniądze, no to i tak nie będziesz mógł nigdzie jeździć. Chyba że zrobią ci jakieś paskudne błotniki do tego samochodu. Ale sam design jest w porządku. Jest to takie offroadowe autko, malutkie. Może bardziej plażowe niż offroadowe, co? Chociaż nie, no jest jakiś tutaj spory prześwit. Ja bym czymś się takim przejechał, bo naprawdę wygląda jak sporo zabawy. Zobaczcie, nie mamy tutaj nawet ruchomych drzwi ani nic, po prostu skakujemy do niego. Myślę, że nawet jest to dosyć niewygodne chyba, nie? Takie wchodzenie do tego auta. Nie wiem, trzeba by było spróbować. Jeśli chodzi o elektryki w Fordzie Horizon 5, to trzeba przyznać, że ten jest jeden z takich cichszych. Prawda? No samochody elektryczne w ogóle nie powinny być słyszalne, ale że to jest gra, no i ta gra ma dużo świetnych samochodów, które fantastycznie brzmią, no to chcieli jakieś te dźwięki tutaj do tego auta też zrobić. I w sumie
będzie lepiej pasowało mieszkanko, które mam tutaj. No bo ten samochód jest takim typowym mieszkańcem, może inaczej, to jest samochód dla typowego mieszkańca Malibu, czyli Kalifornii, wiesz, bogaci ludzie, fantastyczne, modne plaże, tego typu klimaty, nie? To nie jest samochód taki, żeby sobie tam jeździć po standardowym amerykańskim mieście. To jest taki samochód typowo wokół plażowy, może jakieś Hawaje albo coś takiego, nie? Chociaż pewnie już na ten moment ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam na wybrzeżach, poznajdywali sobie jakieś tam jeepy i inne tego typu sprawy, które są może bardziej dostępne i może nawet i ciekawsze, nie? Niż taki Myers, no bo ten samochód chyba nie ma zbyt wielu funkcji, zdaje się, co? Zobaczcie, nawet wycieraczki jakoś stoją tak w jednym miejscu, dosyć wysoko jak na wycieraczkę, nie? No, ciekawe auto. Dach mamy tutaj ściągany, ale nie możemy tego zrobić tak, jak sobie jeździmy teraz po świecie. Trzeba zajechać na chatę i zrobić to jakby z opcji tuningowych. Ciekawy samochód, no bo 60 lat między modelami to jest sporo, prawda? Zobaczmy go sobie w Forza Vista. I tak jak mówiłem, jest on kompletnie goły. Nic się tutaj nie otwiera, przynajmniej w tej grze, nie? Podejrzewam, że tutaj można by było podnieść maskę jakoś. Tylko te światła tu przeszkadzają. Chyba, że one idą razem z maską do góry, albo... O! To się chyba maska otwiera raczej tak do przodu, widzę. Cholera wie. Tak mi się wydaje. Ciekawe auto, naprawdę. Fajny jest ten design, fajny jest ten tył tutaj opadający, tylne lampy. Tutaj mamy wtyk do podłączenia, do ładowania. Ciekawe, jaki jest zasięg, nie? Bo sam samochód nie waży dużo, on tam waży gdzieś około 700 kg. I gdzie wrzucili tą baterię? Musi gdzieś tu być miejsce na nią, tak? Tutaj między kołami prawdopodobnie jest silnik. A z przodu wygląda na to, że powinniśmy mieć jakąś baterię, no bo tam jest, nie no, tam jest miejsce na nogi, nie wiem. I zobaczmy sobie środek, bo oczywiście tu możemy sobie wsiąść, obejrzeć. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, tutaj są jakieś, nie wiem, czy to spinki, czy co to jest. Mamy tylko pedał gazu, pedał hamulca, tak, bo jest to elektryk. I tam mamy jakieś manetki, pewnie możemy włączyć tylko wycieraczki, możemy tylko zmienić jazdę do przodu, jazdę do tyłu. I tutaj jedynie co, to mamy prędkościomierz, absolutnie nic więcej. I pod tym względem mi się podoba prostota tego samochodu, ale z drugiej strony też trochę przeraża, nie? Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Okej, no nie ma co tu więcej pokazywać, to już koniec. Ogromne koła z tyłu, zobaczcie. Znaczy, one może calowo nie są duże, ale w stosunku do tego samochodu, nie? Tak, no duże się wydają, fajnie to wygląda. Dobra, chodźmy sobie do tuningowni i zobaczmy, co my możemy zrobić. Więc możemy sobie tutaj dodać dodatkowe światła, jeśli by ktoś chciał, i możemy ściągnąć dach. Tutaj możemy sobie też dzięki temu obejrzeć lepiej bagażnik, jeśli byśmy chcieli. Podoba mi się ten design, on się jakoś mocno nie różni od klasycznego Myersa, Manxa, bo to trzeba powiedzieć, że to o to chodzi. To tutaj mamy możliwość podniesienia tej mocy, oczywiście, ale z 200 koni mechanicznych możemy zrobić 260 raptem. I waga samochodu to 713 kg. Podejrzewam, że jest sporo cięższy od standardowego spalinowego Myersa. Ze względu na to, że musimy mieć tutaj dodatkowo jeszcze baterie, nie? Tak wyglądają opony, jak sobie wsadzimy. W sumie fajnie wygląda z tymi standardowymi kapciami. Moglibyśmy podobne takie rajdowe włożyć, ale one mi się nie podobają. Jakoś z boku wyglądają źle, nie? Te opony rajdowe. Moglibyśmy dać też sticky, wtedy to wygląda sobie tak. A czy można szerokość zwiększyć? O, można, fajnie. Spróbujmy z tyłu. Okej, okay, delikatnie zwiększyliśmy szerokość i z przodu. Okej. Okay. No i teraz zobaczmy na przykład ze slickami. Patrzcie, opony standardowe wizualnie są szersze. O, mamy klasę B, wymaksowany samochód w klasie B teraz. Ciekawe, czy poradzi sobie na jakimś offroadzie, czy szutrze, z czymkolwiek. Trzeba by było sprawdzić. Ale klasa B to jest chyba dobre miejsce dla tego auta. Tu możemy jeszcze parę rzeczy poinstalować. Pokazuję wam wszystko dlatego, że nie ma tu za wiele rzeczy do zmiany. Mogliście sobie zdobyć ten samochód w playliście festiwalowej.
to możemy sobie jeszcze uliczne zawieszenie albo rajdowe zainstalować, jeśli chcemy. No i możemy samochód dodatkowo odciążyć, co daje nam 664 kg na 260 koni mechanicznych. Nieciekawe jest natomiast to, że nie można zainstalować tutaj niestandardowej skrzyni biegów, a to oznacza, że nie możemy skrócić ani wydłużyć sobie tych biegów, nie? Więc raczej nie pchałbym się z tym samochodem do innej klasy niż B. Zobaczcie, widzicie, tutaj mamy zablokowane, nie możemy nic zmienić, więc prędkość maksymalną mamy zablokowaną do 200 km na godzinę. Raczej nie pchałbym się w klasę A tym samochodem, jeśli mamy tak niską prędkość maksymalną, ale w klasie B będzie absolutnie w porządku. Po delikatnych zmianach i bez dachu fura wygląda tak. Mamy tu oczywiście jeden bieg do przodu. Trzeba przyznać, że VMAX, czyli te 200 km na godzinę, osiągamy dość szybko. Samochód wchodzi w poślizg, więc mamy tutaj silnik z tyłu, ale chyba nie damy rady zrobić go, żeby stawał na koło. Mimo że byłby idealny do tego, ale nie zrobimy go, bo nie możemy skrócić biegów ani wydłużyć i nie możemy zwiększyć mocy do co najmniej 800 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o opony, to można tutaj wsadzić te dragowe, które byłyby do tego świetne. Jeśli chodzi o tutaj te rzeczy, które ma, tutaj też nie mamy nic ciekawego do odblokowania, nie? Taki samochód ciekawy, nieciekawy. Myślę, że bardziej jego background, czyli historia, jest ciekawsza od tego, co oferuje nam Forza Horizon 5. No i sprawdźmy, jak nasza fura spisze się na wyścigu. DeLorean, Bronco, Trueno, Datsun i jest nawet Myers Manx. Przy nazwie tego samochodu mamy 2.0, sugerujące, że to jest pojemność 2.0, ale tak naprawdę chodzi tutaj o model, czy to jest jakby model drugi Myersa. Nie wiem tak naprawdę co chodzi, ale no tak jest. No i zobaczymy, jak się spisze na multiku. Okej, wystartował całkiem nieźle. Na razie konkurencja jest z tyłu, ale uwaga, no, prędkość blokuje mi się na 200 km na godzinę. A mamy trochę prostych, więc nie wiem, jak to będzie. No i pierwszy zakręt. Dyferencja ustawiłem sobie tak, żeby samochód nie zarzucał aż tak dupą mocno. Ale mimo to i tak muszę uważać. Opony mam oczywiście standardowe. No, zostawili mnie z tyłu tutaj na zakrętach. Ciężko jest opanować furkę. To cały czas ta dupa tutaj może polecieć. Uła! Ale jeśli chodzi o prostą, to całkiem spoko. Widzicie, że cały czas ucieka, nie? Muszę kontrować. Trzeba wyczuć ten moment, kiedy już łapię tą trakcję i wtedy odbić z powrotem. Ale inny gościu, który jedzie sobie w inaczej skonfigurowanym Myersie, radzi sobie chyba całkiem nieźle, bo gdzieś tam jest przy przedzie. No, trzeba było się tu nakręcić, żeby w ogóle dojechać do celu, ale w żadnym miejscu nie wypadłem jakoś mocno z trasy. No ani na jakichś takich wyścigach, gdzie jest dużo prostych. O, w sumie dobrych graczy trafiłem, zobaczcie. Ktoś ma aż 10. gwiazdkę. Te wyścigi, te testy, co ja tutaj robię, one nie są tak do końca wyznacznikiem, bo na przykład ostatnio robiliśmy sobie test samochodu i o, wygrywałem, ale trafiałem naprawdę na słabych graczy, którzy dopiero co zainstalowali grę, nie? Tutaj trafiłem na jakichś weteranów w klasie B. Aż z ciekawości odpaliłem sobie następny wyścig. Znowu Bronco, Renault, Datsun 510 i Jaguar MK2. Datsun. Ciekawe, czemu ludzie go wybierają, nie? Zaraz zobaczymy. I też koksów mi dobrało w sumie. 10. gwiazdka, 6. 4. Trzeba się mieć na baczności. Tak, ale jeśli chodzi o start, to jest naprawdę bardzo ładnie. Chyba na chwilę odpaliło się launch control. No ale jeśli chodzi o zakręty, to ciężko. Dobra, o kurde, po co ja tutaj hamowałem? Ale weszli.
Tam chyba nie można było nawet w tym samochodzie zrobić konwersji napędu na 4 koła, nie? Jeśli byśmy chcieli faktycznie taką offroadówkę z tego zrobić. Tylko i wyłącznie napęd na tył, silnik z tyłu i zwiększenie mocy o 60 koni mechanicznych. Na stałe zablokowana prędkość maksymalna do 200 km na godzinę. Uuu.